Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Mecz, na który myślę warto czekać przez cały, często bezbarwny ligowy sezon. Mecz, który po raz drugi z rzędu decyduje o tym, kto zdobędzie mistrzowski tytuł w naszej ekstraklasie. Legia Warszawa kontra Widzew Łódź. Mecz dwóch niewątpliwie najlepszych drużyn w naszej lidze, przerastających o klasę pozostałe ekipy. Piłkarze są już na boisku. Legia w zielono-czarnych strojach, Widzew w biało-czerwonych. Sędzią tego spotkania jest Andrzej Czyżniewski z Gdańska. Pomagają mu Krzysztof Słabik i Janusz Śliwiński. Oni wraz z kapitanami obu zespołów, Tomaszem Łapińskim i Ryszardem Stańkiem, przygotowani na środku boiska. Za chwilę losowanie, oficjalne przywitanie się kapitanów, a ja podam Państwu składy, w jakich oba zespoły rozpoczną to spotkanie. Legia w bramce Grzegorz Szamotulski, następnie z dwójką Paweł Skrzypek, z trójką Jacek Bednarz, z czwórką Igor Kozioł, z piątką Jacek Zieliński, z szóstką Dariusz Czykier, z siódemką Sylwester Czereszewski, z ósemką Cezary Kucharski, z dziewiątką kapitan Legii Ryszard Staniek, z dziesiątką Marcin Mięciel i z jedenastką Tomasz Sokołowski. W rezerwie Legii pozostają Muszyński, Włodarczyk, Solnica, Kacprzak, Jałocha i Magiera. I Widzew w bramce Maciej Szczęsny, z dwójką Mirosław Szymkowiak, z trójką kapitan Widzewa Tomasz Łapiński, z piątką Dariusz Gęsior, z siódemką Radosław Michalski, z ósemką Jacek Dębiński, z dziesiątką Andrzej Michalczuk, z jedenastką Rafał Siadaczka, z dwunastką Sławomir Majak, z piętnastką Daniel Bogusz i z numerem 18 Paweł Miążkiewicz. Rezerwowymi Widzewa są Ludwikowski, Kurtian, Szarpak, Bajor i Zając. Piękna oprawa tego meczu. Kibice zaopatrzeni we flagi w barwach klubowych Legii, specjalnie wydane na tę okazję. W setki baloników, 700-osobowa grupa fanów Widzewa także przyjechała z czerwonymi i białymi balonikami. Efektownie to wszystko wygląda, ale najważniejsze jest to, co będzie się działo na boisku. Miejmy nadzieję, że piłkarze obu drużyn stworzą świetne widowisko. Tylko około 8 tysięcy widzów na stadionie. Całą tę historię Państwo już znają po zamknięciu stadionu Legii, po derby stołecznych, podczas których doszło do pamiętnych bandyckich ekscesów z udziałem głównie chuliganów z szalikami. Legii wojewoda zamknął oba stadiony, otworzył później, ale pod swoimi warunkami. Jednym z nich było wpuszczenie tylko 8 tysięcy kibiców, tylko z identyfikatorami, dowodami tożsamości i kartami wstępu. Cezary Kucharski i Marcin Mięciel na środku boiska. To wielkie widowisko, miejmy nadzieję, rozpoczyna Legia. Jaka taktyka prezentowana będzie przez obie drużyny. Legia musi ten mecz wygrać. Widzew ma o punkt więcej, prowadzi w tabeli. Remis urządza Łodzian o tyle, że w ostatniej kolejce za tydzień zmierzą się u siebie z Rakowem Częstochowa i trudno przypuszczać, aby w tym meczu, zwłaszcza w takiej sytuacji, nie zdobyli kompletu punktu. Zwycięstwo Widzewa przesądziłoby sprawę mistrzowskiego tytułu już teraz, a zwycięstwo Legii sprawiłoby, że czekalibyśmy do ostatniej kolejki. Szarżował prawą stroną Ryszard Staniek, powstrzymany, ale niedokładnie widzewiacy i wrzucał tu dla Legii. Czykier do Stańka, przy nim Szymkowiak, zablokowane dośrodkowanie Ryszarda Stańka. Pierwszy rzut rożny dla Legii. Mirosław Szymkowiak na Państwa ekranach. Znakomita forma wiosną, prezentowana zresztą nie tylko w meczach ligowych, ale także w spotkaniach naszej młodzieżówki w eliminacjach Mistrzostw Europy. Sokołowski. Kucharski. Piłka na lewą stronę. Mięciel. Miękka wrzutka, nikt z legionistów do piłki nie doszedł. Tu w środku boiska najszybszy Bednarz do Skrzypka. Kozioł, ale niedokładnie, i przejął piłkę Radosław Michalski.
On jeszcze w poprzednim sezonie, w tym meczu na szczycie reprezentował barwy Legii. Później razem z Maciejem Szczęsnym przenieśli się do Widzewa, co wywołało wiele komentarzy wśród kibiców Legii. Oni akurat tego ruchu kadrowego swoim piłkarzom nie mogli wybaczyć, ale przecież to jest wolny rynek. Każdy ma prawo pracować tam, gdzie chce. Miążkiewicz dobrze w roli defensywnego, tym razem pomocnika Sylwester Czereszewski. Jacek Dębiński walczył o piłkę ze swoim kolegą z reprezentacji i imiennikiem Jackiem Zielińskim. Legia przeniosła grę na lewą stronę. I po raz kolejny dobrze Radosław Michalski. Do Dębińskiego, przy nim Kozioł, aut dla Widzewa. Dzisiejszy mecz to nie tylko rywalizacja na szczycie o Mistrzostwo Polski, to także rywalizacja dwóch czołowych bramkarzy na naszych ligowych boiskach, Macieja Szczęsnego i Grzegorza Szamotulskiego, dwóch najlepszych libero w Polsce, Tomasza Łapińskiego i Jacka Zielińskiego. Także dwóch czołowych snajperów naszej ekstraklasy, Cezarego Kucharskiego i Jacka Dębińskiego. Nieprawidłowo powstrzymywany gęsior przez Sokołowskiego, rzut wolny dla Widzewa. No, w takich sytuacjach zazwyczaj przy piłce Paweł Miążkiewicz, on także zdołał przekonać Franciszka Smudę co do swojej dyspozycji, gra bardzo dobrze. Dośrodkowanie Szczęsny i, przepraszam, Szamotulski. I w ostatniej chwili wybita piłka, było bardzo groźnie, nieporozumienie na polu karnym Legionistów. To w zasadzie byłaby bramka samobójcza. Bodajże Dariusz Czykier próbował wybić piłkę na róg, ale zmierzała ona w światło bramki. Michalczuk, Dębiński, ponownie Michalczuk. Jacek Dębiński na pole karne, walczył o piłkę gęsior, ale teraz już Szamotulski spokojnie. I to on rozpocznie akcję Legii. A zatem pierwsza groźna sytuacja w tym meczu zdarzyła się pod bramką Legii, ale i sami legioniści ją sprokurowali. Czykier. Mięciel. Niewątpliwym atutem tego piłkarza, niezależnie od prezentowanej formy, jest umiejętność strzału niemal z każdej pozycji. I to strzału dobrego. Teraz Szczęsny nie miał kłopotów. Bajak zablokował zagranie Skrzypka. Czykier do Bednarza. Szymkowiak od razu próbował zagrać do Dębińskiego, ale za mocno i napastnik Widzewa nie opanował piłki. Sokołowski zmuszony oddać piłkę Zielińskiemu. Ręką pomagał sobie przy opanowaniu piłki Dariusz Szykier. Stąd decyzja Andrzeja Czyżniewskiego, że rzutem wolnym rozpocznie Widzew. Za nami 5 minut meczu na Łazienkowskiej, bez bramek. Rozpocznie akcję Widzew. Nie przyjął piłki dobrze Majak. Kucharski tylko na moment powstrzymany przez Bogusza. Zieliński do Skrzypka. Szypek do Kucharskiego, ale szybszy Bogusz, który wybija piłkę na aut. Wielokrotnie porównywano na długo przed tym spotkaniem formacje obu drużyn, próbując w różny sposób ocenić, kto gdzie ma swoje wady i zalety. Uznawano, że silniejszą obronę ma Legia, że w pomocy i w ataku te siły są wyrównane. Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że to Widzew stracił do tej pory w tym sezonie najmniej bramek w Ekstraklasie. Tylko 18, z czego 3 w meczu niedawnym z GKS-em w Katowicach. Czykier
musi głęboko cofać się po piłkę, aby rozpoczynać akcję. Widzę w grę od początku pressingiem, starając się przechwycić piłkę jak najbliżej pola karnego Legii. Miążkiewicz do Dębińskiego, Michalczuk za mocno podawał Dębiński, Michalczuk walczy do końca i od bramki rozpocznie Grzegorz Szamotulski. Dobrze blokował piłkę Jacek Zieliński, Michalczuk próbował jeszcze zagrać ją ślizgiem, ale to już było wszystko na linii i nie miało szans powodzenia. Znów Czykier z własnej połowy wyprowadza akcję, ale czysto Majak przeszkadza Skrzypkowi. Przypominam, Legia musi ten mecz wygrać, jeśli marzy o odzyskanie mistrzowskiego tytułu po 2 latach. Stąd jakby tak, a nie inaczej układa się do tej pory sytuacja na boisku. Widzew raczej spokojnie stara się legionistom przeszkadzać jak najdalej od własnego pola karnego. No i zachować czujność w obronie. Teraz to się udało. Majak daleko wybił piłkę. Rozpocznie Kozioł. Sławomir Majak, jego występ, tak jak i występ Jacka Zielińskiego w tym meczu, stał pod znakiem zapytania. Obaj nie są może w pełni siły, ale ich doświadczenie i umiejętności okazały się ważniejsze i trenerzy Jabłoński i Smuda postanowili wystawić obu piłkarzy. Zieliński do Bednarza. Na drodze tego podania był jednak Michalczuk, Miążkiewicz, Staniek. Przywilej korzyści, utrzymał się przy piłce Kucharski, ale stracił ją i kontra Widzewa. Gęsior. No, czekał na piłkę Michalski. Szansa dla legionistów zmarnowana. Gdzieś za plecy Kucharskiego podawał Sylwester Czereszewski. Nie zorientował się napastnik Legii. Rozpoczyna Maciej Szczęsny. Łapiński. Mięciel i Kucharski nie kwapią się do zaatakowania kapitana Widzewa. Teraz Staniek, jest szansa na kontratak. Nieczysto powstrzymywany kapitan przez kapitana i rzut wolny dla Legii. Daleko od bramki Macieja Szczęsnego. No może gdyby był na boisku Piotr Mosur, spróbowałby strzelać z tej odległości. Ale Mosur po kontuzji w środku rundy wiosennej nie wrócił do składu. Zablokowany strzał Sokołowskiego. Miążkiewicz. Ponownie Sokołowski. Na pole karne i Michalski ratuje Widzew. Chyba przed utratą bramki, bo tam już nabiegali legioniści. Był Kucharski, był Czereszewski. Który z nich umieściłby zapewne piłkę w siatce. Czujnie został Cezary Kucharski. Nie wchodził głębiej, do niego zagrywał piłkę Sokołowski, ale tylko róg. Sokołowski nie wyszedł z bramki, Szczęsny i gol! Gol w 12 minucie, Legia obejmuje prowadzenie, a strzelcem bramki Cezary Kucharski. To jego 15 gol w obecnych rozgrywkach, ale do tej pory chyba najważniejszy. Wszystko ułożyło się po myśli gospodarzy. Za chwilę zobaczymy jeszcze raz tę sytuację. Maciej Szczęsny nie wyszedł z bramki. Mocne, podkręcone dośrodkowanie Tomasza Sokołowskiego trafiło wprost na głowę Kucharskiego i 1-0. Bogusz, który pilnuje najlepszego napastnika Legii, zagapił się, nie wyszedł odpowiednio. Kucharski sprytnie wyskoczył za jego pleców i strzelił głową w długi róg. 1-0 dla Legii. No i ciekawe, teraz musi zacząć grać Widzew, ale
Gra na razie nie zostanie wznowiona. Zupełnie bez sensu, jakby kibice Legii nie pamiętali o tym, jakie są kłopoty ze stadionem, ze wstępem na stadion. Rzucili petardy, gryzący dym teraz opanował całą trybunę krytą i także nasze stanowiska. Nad boiskiem nie ma tej chmury, być może Andrzej Krzyżniewski wznowi grę, ale my na razie z trybuny prasowej widoczność mamy poważnie ograniczoną. Nie pomagają apele przedmeczowe piłkarzy, działaczy Legii, nie pomagają apele spikerów, którymi dzisiaj są znany Państwu z Telekspresu Marek Sierocki oraz spiker Legii, pan Jerzy Czerniakiewicz. No, miejmy nadzieję, że na tym wszystkim się skończy i że to spotkanie spokojnie przebiegać będzie dalej. Szymkowiak, teraz Widzew musi atakować. Oczywiście na tym poziomie o taką stawkę jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Warto przypomnieć chociażby przebieg spotkania przed rokiem, kiedy Legioniści prowadzili po bramce Tomasza Wieszczyckiego, a później Widzew trafił dwa razy i wygrał ten mecz na szczycie. Właśnie na Łazienkowskiej. Kucharski. Bajak, ale niedokładnie Widzew. Teraz Łodzianie mają kłopoty z opuszczeniem własnej połowy. Walczy Miąszkiewicz, ale faulował Czykiera i rzut wolny dla Legii. Teraz ten dym z petard powoli opuszcza trybunę krytą. Widoczność już jest lepsza. Skrzypek do Kucharskiego. Ten do Bednarza. Czysto blokował pomocnika Legii Andrzej Michalczuk i on teraz rozpoczyna atak Widzewa do Michalskiego. Michalski ruszył sam prawą stroną, ale nieprawidłowo powstrzymywany przez Igora Kozioła i obrońca Legii ukarany żółtą kartką. Pierwsza żółta kartka w tym meczu. Widzieliśmy jeszcze raz przed chwilą ten faul. I Mirosław Jabłoński na razie na pewno gdzieś tam w środku się cieszy, ale on doskonale wie, że do zakończenia tego meczu jeszcze 75 minut gry. I dopiero po końcowym gwizdku sędziego będzie można się cieszyć. Szymkowiak na pole karne, walczy o piłkę wysoki Michalski, pomaga kolegom w obronie Kucharski. Lewa strona, Bednarz. No i Szymkowiak. Ale i on za daleko wypuścił sobie piłkę. Kolejna dobra interwencja, tym razem Miąszkiewicza, ale po tym całym zamieszaniu w środku boiska obronną ręką wyszli Legioniści. Bednarz czysto odebrał mu piłkę Tomasz Łapiński. Znów będzie miał szansę Bednarz. Nie, bliżej piłki był Majak. Sugeruje piłkarz Widzewa, że był faulowany. Pan Andrzej Krzyżniewski był blisko. Nic nie było. I aut dla Legii. Mięciel, przy nim Bogusz. I kolejny rzut rożny dla Legionistów. Warto przypomnieć, że parę minut temu właśnie po rzucie rożnym z tej strony Legia objęła prowadzenie. Bogusz już teraz zawstrzyma jak może Kucharskiego, a ten i tak zdołał dojść do piłki. Strzał tym razem niecelny, ale widać, że pan Czarek jest w wysokiej formie i że obrońcy Widzewa będą mieli mnóstwo kłopotów do końca. Szymkowiak, Legia podbudowana tym prowadzeniem. To jest niezwykle ważne w tym meczu. Michalczuk. Szymkowiak.
Michalski i spalony Jacek Dębiński. Rozpocznie grę Legia. Na pewno można było oczekiwać, że Widzew, który potrafi dobrze zorganizować grę w obronie, no najbardziej musi się obawiać stałych fragmentów gry. Tak rzeczywiście się stało. 1-0 po bramce Cezarego Kucharskiego. Zieliński do Bednarza. Michalczuk faulowany przez Mięciela. Piętnasty gol Kucharskiego w obecnych rozgrywkach. 8 bramek do tej pory strzelił Mięciel, a przypomnę, najskuteczniejszy w Widzewie Jacek Dębiński, 13 goli, Sławomir Majak 11. Bogusz na prawą stronę do Szymkowiaka. On teraz ma troszeczkę więcej miejsca, ale po raz drugi za daleko wypuścił sobie piłkę. Zdążył jeszcze uratować dla Widzewa sytuację Gęsior. Michalczuk, Miążkiewicz, Dębiński walczy o pozycję do strzału, strzał w środek bramki i broni Grzegorz Szamotulski. Na pewno w tych pierwszych 20 minutach niezłe widowisko na Łazienkowskiej. Mamy sytuacje podbramkowe, coś się dzieje, nie ma tych piłkarskich szachów. Bogusz wyraźnie sobie nie radzi z rywalami, teraz faulował Czereszewskiego. Łapiński przy Kucharskim, świetnie Kucharski, ale Czereszewski trochę popsuł tę sytuację, a nawet jakby wszystko udało się to rozegrać piłkę gospodarzom, to wcześniej Chorągiewka, bocznego w górze, spalony. Kontra Widzewa, Majak, Majak przy nim Kozioł, Majak na polu karnym, dał sobie radę. Majak i chyba niepotrzebnie strzelał w krótki róg, próbując zaskoczyć Grzegorza Szamotulskiego. Tam na 5 metrze nabiegał Jacek Dębiński, nie miałby żadnych problemów ze zdobyciem bramki. Kompletnie nieudana interwencja Kozioła. No i tu nie widzieliśmy tego, co działo się przed bramką. A tam już czekali partnerzy Majaki. Rzut rożny dla Widzewa. Miążkiewicz za nisko. Ruszył Szymkowiak. Nie najlepiej pomagający kolegom w obronie Kucharski. Łapiński, teraz wszyscy piłkarze oprócz Szczęsnego. Na połowie Legii Majak. Dębiński przepuścił piłkę do Gęsiora, ten jednak źle na pole karne. I aut dla Widzewa, Michalczuk. Michalski. Na pole karne, walczył o piłkę Majak, ale trudno określić to strzałem. Dobrze blokowany przez Pawła Skrzypka. Spokojnie złapał piłkę Szamotulski. To przejęcie piłki przez Widzew, dość szybkie. Czereszewski zabrał jednak piłkę Szymkowiakowi. Zastosowany przywilej korzyści, teraz już nie. Faulowany Czykier. Rzut wolny dla Legii. Akcja już po drugiej stronie boiska, nie wiadomo na co patrzył się Majak. Od razu na pole karne Czereszewski nie przeciął lotu piłki Cezary Kucharski, bo na pewno skierowałby ją w stronę bramki Szczęsnego. Legia teraz agresywnie, teraz stosuje pressing. Nie ma za bardzo do kogo wyrzucić piłki. Michalczuk poradził sobie, bo zagrał do Michalskiego. Nieporozumienie wśród piłkarzy Legii, ale piłka opuściła boisko i aut dla gospodarzy. Wielkim nieobecnym meczu na szczycie jest i o tym też kibice doskonale wiedzą. Marek Citko, ciężka kontuzja ścięgna Chileca w meczu z Górnikiem w Zabrzu, operacja, no i pana Marka zobaczymy na boiskach prawdopodobnie dopiero za kilka miesięcy. Rozbieżne są opinie co do tego, czy jest to osłabienie dla Widzewa w obozie Legii.
martwiono się, twierdząc, że Sitko i tak nie był w najlepszej dyspozycji. Poza tym grał ostatnio bardzo indywidualnie i na pewno Paweł Skrzypek poradziłby sobie z tym piłkarzem. Rzut wolny dla Widzewa. Za nami 23 minuty meczu przy Łazienkowskiej. Od 12 minuty Legia prowadzi z Widzewem 1-0 po bramce Cezarego Kucharskiego. Michalski. Zaplątał się tam z piłką, ale zdaniem pana Trzyzyńskiego faulowany. Szybko wykonany rzut wolny. Szymkowiak przyłożył sobie piłkę na lewą nogę. Ta trafia ponownie do Michalskiego i siadaczka zamykał akcję lewą stroną. Nie był jednak w stanie, ofiarnie strzelając, skierować piłki do bramki. Rafał Siadaczka kiedyś przez jeden sezon w Legii, ale także w Radomiaku, Petrochemii, no i teraz w Widzewie. Nie trafił w piłkę Dębiński. No i trudną miał sytuację Rafał Siadaczka. Starał się jednak strzelić. Skrzypek na aut. Rozpocznie Daniel Bogusz do Michalskiego. Szymkowiak. Ponownie Michalski. Na lewą stronę do wychodzącego na skrzydło Bogusza. Bardzo dobre, długie podanie, Bogusz i rzut rożny. Dobrze zachował się Dariusz Czykier. Nie dał się minąć Boguszowi. Trener Franciszek Smuda jak zwykle przeżywa cały mecz poza ławką. Na razie zachowuje spokój. Od kilku minut przewaga jego drużyny. Mirosław Szymkowiak, tłoczno na polu karnym, Dębiński. Siadaczka, zablokowany strzał piłkarza Widzewa. Jeszcze raz Siadaczka wybija piłkę kozioł. Łapiński, nie ma spalonego, bo Mięciel był na własnej połowie, ale dogonił go Tomasz Łapiński. No i klasowa, wspaniała interwencja. Teraz źle Szczęsny i znów Łapiński. W wybornej formie znajduje się Widzewiak. Szkoda, że nie gra w reprezentacji. Bednarz i Szczęsny. Było niezwykle groźnie. Legioniści chyba sami nie spodziewali się, że tak łatwo radzić sobie będą przed chwilą na polu karnym Widzewa. Teraz kontra Widzewa. Michalski huknął jednak jak z armaty. Daleko, daleko. Piłka poszybowała aż w pustą trybunę za bramką Szała Motulskiego. Szybka akcja, szybkie rozegranie piłki po stronie Widzewa. No i na pewno trochę zabrakło zimnej krwi Radosławowi Michalskiemu, żeby tę piłkę lepiej opanować i celnie strzelić. Niedokładnie stanie. Legioniści przez moment po zdobyciu bramki jakby podbudowani trzymali w szachu swych rywali, ale teraz jakby oddali inicjatywę. Jążkiewicz zdecydował się na strzał, ale obok bramki. Dobre, ciekawe widowisko. Sporo akcji, sporo strzałów z obu stron. Na razie na poziom meczu nie możemy narzekać. Paweł Jążkiewicz przyszedł do Widzewa z Petrochemii. Długo siedział na ławce, ale kiedy odszedł Ryszard Czerwiec, kiedy kontuzjowany jest Mołdawianin Kurtian, to Miążkiewicz jest liderem. Uwaga! Michalczuk broni Szczęsny! Kolejna znakomita sytuacja Widzewa, jeszcze przy piłce Siadaczka. Spokojnie jednak rozgrywa Widzew. Michalski. Wcześniej na spalonym Majak. I wolnym rozpoczną gospodarz.
kolejna w dość krótkim odstępie czasu akcja ze strony Widzewa. Legia, jeśli marzy o wygraniu tego meczu, to musi grać uważniej w obronie i lepiej. Gęsior łatwo sobie tu poradził z rywalami, wycofał bardzo dobrze do Michalczuka. Ten huknął, ale Szamotulski dobrze ustawiony. Na razie obok Kucharskiego najlepszy gracz Legii w tym meczu. Stanie. Teraz on cofnął się na własną połowę. Sokołowski, Kucharski, fatalnie. Przejął piłkę Gęsior, Siadaczka i on źle. Ale odpychany Gęsior w środku boiska przez Czykiera i wolny dla Widzewa. Łapiński. Do tej pory w 21 meczach na Łazienkowskiej 12 zwycięstw Legii, 7 remisów i 2 porażki legionistów na własnym boisku z Widzewem. W tym ta porażka w poprzednim sezonie. Uwaga, Łapiński i ponownie Szamotulski trochę za głęboko zagrywał piłkę kapitan Widzewa i nie mógł dojść do tego dośrodkowania Jacek Dębiński. W bramkach do tej pory na Łazienkowskiej wyjątkowo korzystny bilans dla Legii, 40-15. Szamotulski teraz naciskany przez Dębińskiego, zmuszony wybić piłkę na aut. Siadaczka, Szymkowiak, niepilnowany przez moment Mioszkiewicz, Szymkowiak za głęboko ponownie. Grzegorz Szamotulski okrasił jeszcze tę interwencję efektowną paradą. On zresztą lubi tak grać, to młody bramkarz, niezwykle utalentowany. Zdarzają mu się jeszcze proste błędy, ale potrafi grać skutecznie, no i co też nie jest bez znaczenia, efektowo. Michalczuk zdecydował się sam grać piłką, spóźniona interwencja sędziego liniowego. Wcześniej powinien pokazać, że Widzew jak był na spalonym. Świetne zagranie do Kucharskiego, szybszy Szczęsny. Bardzo dobre wyjście z bramki bramkarza Widzewa. Przy okazji doznał jakiegoś urazu. Konieczna interwencja masażystów jednej i drugiej drużyny, bo Cezary Kucharski też ma jakieś kłopoty po tym starciu. Popatrzmy na tę sytuację jeszcze raz. Czysty wślizg bramkarza Widzewa, dość ryzykowny, bo mógł przecież nie trafić w piłkę, sfaulować Kucharskiego, no i na pewno wtedy Szczęsny ukarany by został czerwoną kartką. Widzew wygrał 10. Kucharski już się podniósł, Szczęsny jeszcze opatrywany. Zmiennikiem Szczęsnego jest młody, niedoświadczony jeszcze Marcin Ludwikowski. No, dla niego gra w takim meczu przez pozostałych 60 minut byłaby niezwykłym wyzwaniem, niezwykłą próbą na rozpoczęcie wielkiej kariery być może. Oto Ludwikowski rozgrzewa się z lekkim niepokojem, patrząc na to, co dzieje się ze Szczęsnym. No, ostro wystawił nogę Kucharski. W sumie to zderzenie było przypadkowe, to co stało się po wślizgu Szczęsnego. Trzydziesta druga minuta meczu. Przed chwilą speaker poinformował kibiców, że mecz Legia Widzew, zresztą zgodnie ze swoją zapowiedzią, ogląda na trybunach stadionu przy Łazienkowskiej Dariusz Michalczewski, potrójny mistrz świata w boksie zawodowym w wadze półciężkiej. Dwa brakujące tytuły wywalczył w miniony piątek, pokonując w Oberhausen Virgila Hilla. Wielu zresztą znamienitych gości na trybunie honorowej. Są między innymi piłkarze związani czy to z Widzewem, czy z Legią w przeszłości.
Paweł Janas, Mirosław Tłokiński, Zbigniew Boniek, Dariusz Ziekanowski, ale o tym za chwilę, bo Bednarz! I nie wykorzystał tej sytuacji. Wcześniej jednak spalony. Za późno podanie do Jacka Bednarza. Zobaczmy jeszcze raz. No, w momencie podania, za chwilę zobaczymy, w momencie podania nie było spalonego. Bednarz był na równi z ostatnim w obronie Widzewa Tomaszem Łapińskim. Trochę zagapił się sędzia liniowy. No, o tyle Legii może być mniej żal, że Bednarz bramkę nie strzelił. Łapiński. Widzew podejmuje ryzyko, bo przegrupowując całe siły do ataku, odkrywa się Dębiński, walczył o piłkę, ale dobrze blokowany i przez Kozioła, i przez Zielińskiego. Szamotulski miał łatwe zadanie. Kontra Legii, Bednarz dobrze do Stańka, Staniek ma trochę miejsca, za mocno jednak do Mięciela. Spokojnie, Maciej Szczęsny. Niezwykle żywe, szybkie widowisko. Na pewno ma na to spory wpływ bramka strzelona przez Cezarego Kucharskiego. Dębiński, przy nim Skrzypek. Siadaczka, Bogusz. Czekał na piłkę Michalski, otrzymał ją od Bogusza. Rozgląda się, partnerzy wychodzą na pozycję. Przepuścił piłkę Dębiński, bo w zasadzie nie mógł jej sięgnąć. Majak. Na pole karne, no to mocno powiedziane, bo piłka całym swoim obwodem opuściła w powietrzu boisko. Od bramki rozpocznie Grzegorz Szamotulski. 10 minut do zakończenia pierwszej części meczu. Od 12 minuty 1-0 dla Legii. Sześć razy do tej pory Legioniści zdobywali Mistrzostwo Polski. Trzy razy Widzew. Staniek. Dobry rajd kapitana Legii. Zagranie piłki na prawą stronę do Czereszewskiego. Ten spokojnie przymierzył, ale wyszedł do tego dośrodkowania Szczęsny i nie miał problemów. Od razu zagrał do Radosława Michalskiego. Ten zauważył wychodzącego dobrze Rafała Siadaczka, ale podanie niedokładne. Łapiński przy Kucharskim. Do Szczęsnego, ten nie może oczywiście bawić się w żadne dryblingi. Tuż przed własną bramką od razu oddał piłkę do Łapińskiego. Ten daleko do Miążkiewicza, przez moment nie zorientował się Zieliński. Ale Miążkiewicz był za daleko od piłki. Czykier, spalony Kucharski. Został napastnik Legii, wolno wracał. Po poprzedniej akcji zdążyli się cofnąć, zdążyli pójść do przodu wszyscy piłkarze Widzewa. Tym razem błędu sędzia liniowy nie popełnił. Michalski. Szymkowiak. Michalczuk. Przepraszam, Miążkiewicz. On teraz zaczyna grać trochę głębiej. Wcześniej tak operował za napastnikami bliżej pola karnego, ale potrzebne są Widzewowi jego długie, dokładne podania. Siadaczka rusza sam. Siadaczka. Nie trafiła piłka do Michalczuka. Dobra interwencja Sokołowskiego. Michalski. Na pole karne. Jest tu Bogusz. Skrzypek bardzo efektownie wybija piłkę. Michalski. Gęsior. Faulowany. Michalski, to nowa interpretacja przywileju korzyści od początku tego sezonu. W sytuacji, kiedy po podaniu do Gęsiora ten chciał oddać piłkę Michalskiemu, a piłkarz Widzewa był wcześniej faulowany. Pan Andrzej Krzyśniewski wrócił grę do momentu faulu i podyktował rzut wolny dla Widzewa. Daleko od bramki Szamotulskiego, ale Rafał Siadaczka nie takie bramki strzelał lewą nogą i nie z takiej odległości.
On takim strzałem w meczu derbowym z ŁKS-em rok temu wywalczył nagrodę za bramkę rundy wiosennej w naszej Ekstraklasie. Siadaczka po ziemi, w mur, mocno uderzona piłka zakręciła się tuż za murem. Nie doszedł do niej jednak żaden z piłkarzy Widzewiaków. Staniek. Blisko swoich rywali Widzewiacy. Musi uważać Michalczuk, czy nie było spalonego. No teraz decyzja liniowego zupełnie spóźniona. Trochę to wszystko dziwne, nawala na pewno praca obu liniowych. Widzieliśmy fatalny błąd po stronie pola karnego Macieja Szczęsnego. No teraz błędem liniowego, którego widzą Państwo w drugim tle, było to, że pokazał chorągiewkę nie wiadomo dlaczego kilka sekund później. Chociaż spalony był i to wcześniej. O ile do Andrzeja Czyżniewskiego na razie żadnych zastrzeżeń mieć nie można, o tyle współpraca z liniowymi i forma samych liniowych nie układa mu się najlepiej. Skrzypek. Około 6 minut do końca pierwszej połowy. Majak. Nieprawidłowo blokowany przez Stańka. Majak miał kontuzję mięśnia dwugłowego uda. Razem z Zielińskim przed meczem z Gruzją przyjechali na kadrę tylko po to, aby potwierdził to doktor Moszkowicz i odesłał ich z powrotem do klubów. Gęsior, nieudany drybling. Zastawiał się Siadaczka, blokowany przez Czereszewskiego. Zdaniem pana Czereszewskiego faul i rzut wolny. Tym razem już zdecydowanie bliżej bramki Szamotulskiego. I co tu dużo mówić, jest to trochę sytuacja dla Pawła Miążkiewicza. Oglądaliśmy tę sytuację jeszcze raz. Nie wiem, czy była to wina po stronie Czereszewskiego. Kto będzie strzelał? Bardziej Miążkiewiczowi odpowiadałoby, gdyby ta piłka była ustawiona kilka metrów w prawo. Ustawieni są Michalczuk, Michalski, Siadaczka i Miążkiewicz. Michalski, ale prosto w mur. Siadaczka na pole karne, tu jednak Widzewiacy cofnęli się. Samotnie Zieliński, niedokładnie jednak, zrewanżował się podobnym zagraniem. Majak, szansa na kontrę dla Legii, dwóch napastników w ataku. Mięciel, ograł Michalskiego, Mięciel i przy nim Łapiński. No prawidłowo blokowany napastnik Legii, nie po raz pierwszy w tym meczu. Świetna interwencja Tomasza Łapińskiego. Tu najpierw nie trafił w piłkę Michalski. Dzięki temu Mięciel miał jeszcze kilkanaście metrów miejsca. Ale już atakuje Widzew. Miążkiewicz, długa piłka do Majaka. A Majak faulował pilnującego go Pawła Skrzypki. Skrzypek to niewątpliwie chyba najcenniejszy zakup Legii. W przerwie zimowej przyszedł z Rakowa Częstochowa, zrobił olbrzymie postępy. To on wyłączył z gry Gianfranco Zole w meczu z Włochami w Chorzowie. To on w meczu z Brazylią po wejściu na boisko zainicjował kilka ataków i po tych atakach zdobyliśmy dwie bramki. Utalentowany chłopak, potrafiący grać i w pomocy, i w roli obrońcy kryjącego. Zwłaszcza gdy atakujący jest dobrze wyszkolony technicznie, niewysoki, szybki, wówczas Paweł Skrzypek potrafi sobie z nim poradzić. Około 3 minut do zakończenia pierwszej połowy meczu. Przypominam, od 12 minuty 1-0 dla Legii po strzale Kucharskiego. Później obraz gry przedstawiał się podobnie. Atakuje Widzew, stwarzając sobie sporo sytuacji podbramkowych, żadne jednak nie potrafią łodzianie wykorzystać, a Legia bardzo groźnie kontratakuje. Szymkowiak, przy nim Kucharski. Szymkowiak na pole karne, tu najszybszy Staniek,
Bogusz musi uważać, bo tuż za jego plecami Mięciel nie opanował piłki. Michalski, trzech legionistów na trójkę Widzewiaków. Staniek słusznie rozciągnął na lewą stronę do Bednarza. Przy Bednarzu Michalski i rzut rożny dla Legii. Radosław Michalski niezwykle pracowity, niezwykle pożyteczny, zwłaszcza w odbiorze piłki. Potrafi też przeprowadzić rajd. Kilkudziesięciometrowy. Teraz na moment przerwał szarżę Legii. Kolejny róg. Znów z tej strony, po której Sokołowski dośrodkował na głowę Kucharskiego i dlatego jest 1-0 dla Legii. Jak będzie teraz? Wysoki Kozioł też na polu karnym. Bardzo ostre dośrodkowanie. Piłka zmierzała w światło bramki. Poradził sobie jednak Maciej Szczęsny i korner z drugiej strony boiska. Kto będzie wybijał piłkę? Też Sokołowski, który musiał pokonać w tym celu całą szerokość boiska. Tomasz Sokołowski, teraz rotacja piłki w drugą stronę. Bednarz. Jest tu Dębiński, przy nim Kozioł. Kto wywalczy piłkę? Faulowany Gęsior. No, legioniści widzą, co się dzieje, że może być szybka kontra. Na tyle sprytnie blokowali wybicie tego rzutu rożnego. No widać teraz, że Jacek Bednarz odepchnął Jacka Dębińskiego. Stąd decyzja sędziego o rzucie wolnym dla Widzewa. Miążkiewicz. O, teraz pan Czerzyński zapewne uznał, że był faul obustronny, że Dębiński najpierw był nieprawidłowo blokowany, a później popchnął, że to w zasadzie miało miejsce bardzo blisko siebie i postanowił nie gwizdać. Ostatnia minuta pierwszej części gry. Bogusz. Czy jeszcze któraś z drużyn zdąży przeprowadzić akcję? Walczy o piłkę Siadaczka, mniej widoczny w pierwszej części tej pierwszej połowy. O wiele bardziej w końcówce. Łapiński, pretensje kibiców, którzy twierdzą, że Mioszkiewicz zagrał piłkę ręką. Ostra walka o piłkę Szymkowiaka. Widzewiak faulował, rozpoczyna Legia. Nie z tego miejsca jednak bita piłka. Legioniści już chyba spokojnie chcą zejść z tym prowadzeniem skromnym, ale bardzo w meczu na szczycie ważnym chcą z tym prowadzeniem zejść do szatni. Może być jednak lepiej. Zablokowany strzał Czereszewskiego. Poradziła sobie obrona Widzewa po raz kolejny. Wystawiona na bardzo ciężką próbę. Jeszcze atak Majaka, faul Stańka i chyba żółta kartka dla kapitana Legii. I to jest druga żółta kartka dla Legionisty w tym meczu. Wcześniej otrzymał ją Igor Kozioł. To o tyle ważne, że dla Stańka jest to chyba trzecia żółta kartka i że kapitan Legii nie będzie mógł zagrać w niezwykle ważnym, o ile Legia wygra dziś na Łazienkowskiej, w niezwykle ważnym ostatnim meczu w Katowicach. Łapiński do Majaka, ten do Bogusza. Bogusz dobrze uciekł, dośrodkował jednak znacznie gorzej. Piłka do Gęsiora, zablokowany strzał przez Bednarza, wybija Czereszewski. Widzewiacy muszą rozpoczynać od nowa. Przypomnijmy sobie jednak, że była przerwa spowodowana kontuzją Macieja Szczęsnego, stąd doliczony czas Przeczyżniewskiego. Po raz kolejny Majak, nie ma jednak do kogo zagrać. Musi uważać, żeby nie zagrać do któregoś z partnerów, który jest na spalonym. Gęsior ma sporo miejsca, ofiarnie rzucił się Kozioł i opłacało się, bo ten strzał byłby groźny. Walczy Mięciel w środku boiska. Gęsior
Miążkiewicz zrobił kółeczko do siadaczki. Jacek Dębiński, Dębiński wpada na pole karne, nic nie było. Czysto teraz w roli obrońcy Cezary Kucharski, niezwykle emocjonująca końcówka pierwszej połowy. Choć to wszystko się dzieje w środku boiska, to muszą Państwo przyznać, że akcje jednych i drugich mogą z minuty na minutę, z sekundy na sekundę stać się bardzo groźne. Sokołowski i Bednarz ma szansę, uderzył jednak fatalnie, za wysoko, nikt mu nie przeszkadzał, miał Jacek Bednarz trochę czasu, żeby przymierzyć spokojniej i pokonać Szczęsnego. Wciąż zatem 1-0. Po niezwykle efektownej, szybkiej grze ten mecz jest godzien ligowego finału. Teraz nieporozumienie, Majak obejrzał się na sędziego, sędzia wziął na moment gwizdek do usta, ale nie gwizdnął, gra się do gwizdka. A gwizdek kończący pierwszą połowę nastąpił właśnie w tej chwili, po pierwszych 45 minutach meczu. Legia w meczu na szczycie prowadzi 1-0 z Widzewem, a jedyną do tej pory bramkę strzelił w 11 minucie Cezary Kucharski. Za kilka minut zapraszam Państwa na drugą połowę tego spotkania. Proszę Państwa, za nami 10 minut gry w drugiej połowie. Wciąż jest to gra ciekawa, ale wynik nie ulega zmianie. 1-0 dla Legii po bramce Kucharskiego w 11 minucie. Legioniści w drugiej połowie starają się przede wszystkim dobrze organizować obronę, przeszkadzać Widzewiakom jak najdalej od własnej bramki, no i później po odbiorze piłki organizować groźne kontry, tak jak teraz. Wychodzi Czereszewski, podanie do niego od Stańka. Czereszewski utrzymał się przy piłce, przy nim siadaczka i 2-0! 2-0 Sylwester Czereszewski! W 12 minucie po przerwie strzela bramkę dla Legii. Potężny wybuch radości na trybunach, na ławce Legii. Kto wie, czy ta bramka nie przesądza losów tego spotkania. Na pierwszych minutach drugiej połowy legioniści zmarnowali dwie znakomite sytuacje z kontry, ale teraz w sytuacji trudniejszej od tamtych poradzili sobie. Uśmiechnięty Pelez Olsztyna, jak go nazywano, kiedy grał jeszcze w Stomilu. Indywidualna akcja, nie poradził sobie z nim Rafał Siadaczka. Przerzucił sobie na lewą nogę piłkę Sylwester Czereszewski w przeciwny róg bramki. Pokonał Macieja Szczęsnego, a zatem 2-0. No, widzę w teraz niezwykle trudnej sytuacji. Ta druga bramka jest o tyle ważna, że przypomnijmy, przy równej liczbie punktów na końcu rozgrywek decydują mecze bezpośrednie, bilans meczów bezpośrednich. Widzew wygrał jesienią 1-0. Gdyby Legia wygrała tu dwoma bramkami, wówczas nawet gdy obie drużyny zakończą rozgrywki z tą samą liczbą punktów, nie będą konieczne żadne baraże. Tytuł mistrzowski przypadnie warszawskiej Legii. Gdyby zaś Legia wygrała tutaj jedną bramką, a na koniec rozgrywek i Widzew i Legia miałyby tę samą liczbę punktów, wówczas decydowałyby dwa mecze barażowe. Jeden w Łodzi, jeden w Warszawie. Teraz akcja pod bramką Legii. Nieudana interwencja Kozioła, ale poradził sobie Skrzypek. No i teraz wymarzona sytuacja na boisku dla Legii, bo Widzew musi bardziej się odkrywać. Będzie szansa na szybkie, kończone strzałami kontry. Ale znów Widzew, Dębiński! Za wysoko, nie uderzył czysto piłki Rafał Siadaczka. Wrócił na boisko Sławomir Majak, on teraz rozgrywa piłkę z Mioszkiewiczem. Majak nie trafił czysto w piłkę, nie doszła ona do Jacka Dębińskiego. Tylko rzut rożny dla Widzewa. Mirosław Jabłoński chyba trochę spokojniejszy, ale on wie, że w tym meczu, właśnie w tym meczu przeciwko łódzkiemu Widzewowi grać trzeba do końca, do ostatniej minuty. Mięciel. Prawą stroną ucieka Kucharski. Gęsior musi się patrzeć, gdzie jest najlepszy strzelec
Legionistów, ale źle podał Marcin Mięciel. Rozpoczyna Szczęsny. Łapiński. Widzew nie jest taką drużyną, która w podobnej sytuacji pasuje. Będzie walczył na pewno do końca. Dał tego przykład wielokrotnie, chociażby w meczu z Brøndby w Kopenhadze, w meczu, który zadecydował o tym, że Widzew dostał się do Ligi Mistrzów. Dzisiejszy mecz to nie tylko mecz o Mistrzostwo Polski. To także mecz o prawo startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Nie będzie... Będzie to znacznie trudniejsze niż w poprzednim roku. Trzeba przebrnąć przez dwie rundy. W tym w drugiej rundzie może czekać naprawdę klasowy zespół typu Newcastle, PSG, Parma, Feyenoord czy Barcelona. Andrzej Czyżniewski odgwizdał faul Kozioła na Michalczuku. Poprosił także trenerów Legii o powrót na ławkę. Miążkiewicz, Dębiński, dobrze Kozioł, Kucharski, jest szansa na kontrę, Staniek. Staniek sam. Dobrze wrócił Michalski, od razu zagrał do Rafała Siadaczki. Bardzo dużo czystej gry w tym meczu, choć może nie w porę to powiedziałem, bo faulowany Siadaczka przez Czykiera. Majak. Znów faulowany Siadaczka. I znów faulującym Czykiem. Tylko kilka metrów bliżej bramki Szamotulskiego. Za nami 16 minut gry po przerwie. 2 do 0 dla Legii po bramkach Kucharskiego i Czereszewskiego. Czy Widzew jest w stanie odrobić tę stratę? Miążkiewicz na pole karne. Przewraca się któryś z Widzewiaków, ale faulu nie było. Znów szansa dla Legii. Sokołowski, przydałoby się mierzone podanie, ale za mocno do Kucharskiego. Nie przejął piłki także Miążkiewicz. Kucharski czeka na kolegów. Czykier i dobrze ustawiony Bogusz. Szymkowiak. Zdążył Miążkiewicz, ale on ostatni dotknął piłki i aut dla Legii. Przygotowany do wejścia Aleksander Kurtian, reprezentant Mołdawii. Zobaczymy, kogo zmieni w drużynie łódzkiego Widzewa. Prawdopodobnie Andrzeja Michalczuka, tak. Michalczuk czeka na sygnał. Nie. Jednak Paweł Miążkiewicz. Nie, Miążkiewicz biegł, bo chyba pod słońce źle zobaczył numer na tablicy świetlnej służącej do zmian. Ale zawrócił go Andrzej Pyrdą. Staniek. Mięciel. I słupek ratuje teraz Widzew przed utratą gola, a strzelał ponownie Kucharski. Bardzo dobre widowisko. Miążkiewicz do Gęsiora, ten trochę się w driblingu zaplątał, przejął piłkę Kozioł. Teraz już Legii gra się o wiele, wiele łatwiej, o wiele luźniej. Chociaż gospodarze nie mogą wciąż pozwolić sobie ani na moment na dekoncentrację. Ruszył Czereszewski. Jeśli Legia wygra ten mecz, on będzie jednym z bohaterów tego wieczoru. Mięciel i na spalonym Dariusz Czykier. Teraz będzie zmiana w Widzewie. Wejdzie Aleksander Kurtian, a opuszcza boisko. No właśnie, nie widać na tej tablicy kto. Czekają i Miążkiewicz, i Michalczuk.
Nie wiadomo, czy jest to dziesiątka, czy osiemnastka. Schodzi jednak Paweł Miążkiewicz. No, nie sprawdził się chyba w tym spotkaniu. Nie miał zbyt dużo miejsca na rozegranie piłki. Ostro i krótko atakowany przez legionistów. Zobaczymy, jak przejmie jego obowiązki piłkarz z Mołdawii, kupiony przed rundą wiosenną do Widzewa z Zimbru Kiszyniów, Aleksander Kurtian. Szymkowiak. Być może młody piłkarz Widzewa weźmie teraz na siebie też ciężar gry razem z Kurtianem. Michalski, Kurtian, czekają jego partnerzy po lewej stronie boiska. Bogusz, teraz dopiero do Siadaczki, Rafał Siadaczka. Do linii końcowej, dośrodkowanie na pole karne. Poradził sobie Kozioł z Dębińskim. I akcję legionistów przerywa Kurtian. A to jeszcze raz sytuacja, po której bliski szczęścia był Kucharski. No, wynik 3-0 wówczas już byłby zdecydowanie rozstrzygający. My do zakończenia meczu mamy jeszcze około 25 minut. Przypomnę, że zwycięstwo Legii przybliża ją znacznie do tytułu, ale jeszcze sprawy tytułu nie rozstrzyga. Jeśli Legia wygra różnicą dwóch lub więcej bramek, wystarczy jej remis w ostatnim meczu w Katowicach z GKS. Jeśli wygra jedną bramką, będzie musiała w Katowicach wygrać, aby wywalczyć tytuł bez baraży. Kurtian do Michalskiego, ten faulowany. Widzewiacy wykonali rzut wolny za szybko. Pan Andrzej Czyżniewski pokazuje, z którego miejsca powinna być egzekwowana piłka. Ustawia ją właśnie Kurtian. Będzie zapewne dośrodkowanie na pole karne, ale ta taktyka do tej pory no, nie zdaje egzaminu. Łatwo sobie radzi obrona Legii z tymi wrzutkami. To jest takie w języku piłkarskim granie na aferę. Na to chyba Widzew ma jeszcze czas, bo znacznie więcej zagrożenia pod bramką Szamotulskiego było wtedy, kiedy widzewiacy rozgrywali płynne akcje szybkimi podaniami z pierwszej piłki. Źle przyjął piłkę Szymkowiak. Znów oddalają akcję od własnej bramki legioniści. Michalski. Siadaczka. Ponownie Radosław Michalski. Kurtian dobrze zauważył Michalskiego. Kto szybszy? Kurtian atakował piłkę i aut dla Legii. Dobrze zauważył Sokołowski, niepilnowanego przez moment Mięciela. Już przy napastniku Legii Michalczuk, Mięciel z powrotem do Sokołowskiego. Ten na własną połowę, do Kozioła, Zieliński. Bardzo przydatny w dzisiejszym meczu. Na pewno przy jego absencji obrona Legii nie spisywałaby się tak dobrze jak do tej pory. Bogusz. Michalczuk, ale wprost pod nogi Bednarza. Staniek niedokładnie do Sokołowskiego. Szczęsny do Szymkowiaka. Nie opanował piłki ani Szymkowiak, ani Dębiński. Teraz trzeba atakować legionistów. Dębiński. Udało mu się odebrać piłkę Bednarzowi. Dębiński na polu karnym. I tuż obok strzelał Aleksander Kurtian. Nie wiadomo było, do którego z widzewiaków trafi piłka po zagraniu Dębińskiego. Kurtian złożył się dobrze do strzału, miał trudną sytuację i niedaleko słupka. Zobaczymy jeszcze, jak to było daleko. Minęła piłka bramkę Szamotulskiego. Kilkadziesiąt centymetrów. Druga zmiana w zespole Widzewa.
Opuścił boisko Daniel Bogusz, zastąpił go z trzynastką Piotr Szarpak. Jeśli Państwo pamiętają, bohater meczu sprzed roku, to on strzelił zwycięską bramkę dla Widzewa na Łazienkowskiej. Bramkę na 2-1. Rozpoczął akcję Gęsior. Około 21 minut do zakończenia meczu. Siadaczki. Właśnie do Szarpaka. Ofiarnie Zieliński, ale pod nogi Siadaczki. Faulowany Rafał Siadaczka i rzut wolny dla Widzewa. Szamotulski ustawia mur. Potrafi uderzyć Kurtian. Potrafi też oczywiście Rafał Siadaczka. Widzewiacy się namawiają. Szymkowiak odsuwa Siadaczkę. To on chce strzelać. Mirosław Szymkowiak i Grzegorz Szamotulski. Lekki strzał Widzewiaka. Światło bramki, ale zdążył z interwencją bramkarz Lekki. Kiepsko Skrzypek. Przy linii bocznej Mirosław Jabłoński pokrzykuje do swoich piłkarzy. On chciałby, żeby trzymać Widzew jak najdalej od pola karnego. Rusza Michalski. Teraz jakby Legia znów oddała inicjatywę rywalom. Znów przyjmuje Widzew na własnej połowie. O tyle to na razie bezpieczne dla gospodarzy, że obrona spisuje się bardzo dobrze. Majak i spod nóg Dębińskiego Igor Kozioł. Rzut rożny dla Widzewa. Biegnie do piłki Mirosław Szymkowiak, a Igor Kozioł po kilku nieudanych bądź złych zagraniach teraz spisuje się zdecydowanie lepiej. Szymkowiak. Szypek. Walczy o piłkę Szarpak. I kolejny rzut rożny. Teraz krótko rozegrali piłkę Widzewiacy. Szymkowiak jeszcze raz na pole karne. Musiał piąstkować Szamotulski i rzut rożny z drugiej strony. Teraz zapewne Widzewiacy żałują, że nie ma na boisku Pawła Miążkiewicza. On właśnie z tej strony lewą nogą potrafi bardzo dobrze uderzyć piłkę z rzutu rożnego, no ale znakomitą lewą nogę ma też Rafał Siadaczka. I to on będzie bił korner. Tymczasem jeszcze raz oglądamy zmuszonego do wysiłku Szamotulskiego. Bardzo tłoczno pod bramką Legii. I róg z drugiej strony. I oczywiście teraz Mirosław Szymkowiak. Oprócz Szczęsnego i Łapińskiego wszyscy na polu karnym Legii. Wysoko obita piłka. Znów piąstkował Szamotulski. Mięciel nie miał do kogo zagrać. Łapiński. Próbują łapać Widzewiaków w pułapkę offside'ową legioniści. Sprytnie Kurtian do Szymkowiaka na pole karne. Kozioł. Michalski. Michalczuk. Gęsior. No, sporo zamieszania, ale Widzewiacy nie dochodzą do sytuacji strzeleckiej. Około 17 minut do zakończenia meczu. 2-0 dla Legii. Bramki strzelili Kucharski i Czereszewski. Teraz właśnie Czereszewski wybija daleko piłkę do Mięciela. Ten nie przyjął jej dokładnie. Dobrze Łapiński do Dębińskiego. Jacek Dębiński teraz w roli lewoskrzydłowego. Szarpak i Majak nadbiegają na pole karne. Szymkowiak powstrzymany przez Bednarza. Ciekawe są pojedynki tych piłkarzy. Kurtian. Czyste wejście Sokołowskiego, ale później gonił piłkę. I nie dogonił. Dwie piłki na boisku, bo szybko rozpoczęli grę inną piłką Widzewiacy.
Kurtian, ale wcześniej spalony. Złapali się za głowę widzewiacy. Teraz było widać, że zagranie, znaczy nie było widać, ale zapewne gdyby realizacja pokazała nam tę akcję o sekundę, dwie sekundy wcześniej, widać by było, że Kurtian zagrywał do Szymkowiaka, który był na spalony. Na trybunach już Feta. A Widzew rusza do kolejnego ataku. Zieliński uprzedził Michalskiego. Teraz już trenerzy Legii biorą się za podawanie piłek swoim piłkarzom. Gęsior za mocno na pole karne i nie miał problemu Szamotulski. Faulowany Michalczyk przez Mięciela, nieprawidłowo legionista blokował dostęp do piłki. Franciszek Smuda wyraźnie zdenerwowany. On na pewno będzie wierzył, nawet jeżeli przegra na Łazienkowski, będzie wierzył w to, że GKS sprawi niespodziankę i wygra w Katowicach z Legią w ostatniej kolejce. I w to, że Widzew pokona Raków, no ale... Zdecydowanie bliżej mistrzowskiego tytułu będzie Legia, jeżeli za kwadrans takim wynikiem zakończy się to spotkanie. Kolejna akcja pod bramką Szamotulskiego. Bierze rozpęd Rafał Siadaczka. Czy będzie strzelał na bramkę, czy dośrodkowanie? Znów olbrzymi tłok. Dośrodkowanie. Piłka przed pole karne. Tu jest Kurtian. Musi uważać, bo za plecami już miał Mięciela, ruszył do przodu Łapiński, nie ma spalonego, Majak i co? Od bramki rozpocznie Legia. Za chwilę zapewne zobaczymy dokładnie tę sytuację na powtórce. Przekonamy się o słuszności decyzji Andrzeja Czyżniewskiego. Tu może nie było wyraźnie tego widać, ale chyba nie było faulu ze strony bramkarza Legii. Ta powtórka też nam do końca tego nie wyjaśni. Nie, Szamotulski dotknął rękami piłki. Ta później odbiła się od nóg Majaka i wyszła poza boisko. Słusznie zatem Andrzej Czyżniewski dobrze prowadzi ten mecz. Pamiętają Państwo, w pierwszej połowie gorzej spisywali się jego liniowi. Gęsior do Szymkowiaka. Szymkowiak do Michalskiego. Odegrał Michalski piłkę do Gęsiora. Kurtian. Nie przybliżają się jednak widzewiacy do bramki Szamotulskiego. Szarpak. Szarpak. Indywidualna akcja widzewiaka. Poradził sobie Czereszewski. No i teraz może się rozstrzygnąć już mecz. Tylko byle wystarczyło sił Mięcielowi w sytuacji sam na sam ze Szczęsnym. I też nic nie było, a Maciej Szczęsny poradził sobie chyba podobnie jak Szamotulski przed chwilą na polu karnym Legii. I też będziemy mieli powtórkę tej sytuacji. To już byłby koniec nadziei Widzewa. No tak, nie było żadnego faulu. Źle przełożył sobie podczas tego driblingu piłkę naciskany przez Kurtiana Mięciel. No a ten efektowny pad już niczego nie zmieni. O, a teraz doznał kontuzji Andrzej Czyżniewski. Potrzebna jest pomoc masażystów Widzewa. Doktor Antoni Nockowski. Nie wiadomo, czy to tylko skurcz mięśnia łydki, czy coś poważniejszego. Mięciel próbował wymusić i czerwoną kartkę dla Szczęsnego zapewne i rzut karny. Andrzej Czyżniewski, no nie wiadomo, czy będzie w stanie poprowadzić 12 minut gry, które jeszcze przed nami.
jest również dr Stanisław Machowski, lekarz warszawskiej Legii. Takie małe konsylium nad osobą arbitra dzisiejszego meczu. Piłkarze mają chwilę odpoczynku. Przyglądają się całej sytuacji Łapiński, Michalski i Gęsior. No, Andrzej Czyżniewski wciąż niezdolny do poprowadzenia gry. Radość już kibiców na trybunach. Oni wierzą w to, że Legia w ciągu tych zaledwie 12 minut pozostałych do zakończenia meczu trzyma tę dwubramkową przewagę i rzeczywiście zespół tej klasy i w tak ważnym meczu powinien tę przewagę utrzymać. Jacek Kacprzak wejdzie na boisko w zespole Legii. Zobaczymy, kto je opuści. Andrzej Czyśniewski utyka i będzie zmiana najpierw w zespole Legii. Opuszcza boisko strzelec pierwszej bramki dla Legii, Cezary Kucharski. Mobilizuje jeszcze na odchodnym swoich kolegów, a zastąpi go Jacek Kacprzak. Andrzej Czyżniewski nie potrzebuje zmiany. Wraca na boisko. A my wracamy do gry. Kurtian. Ucieka lewą stroną. Szarpak, podanie do Majaka. Majak próbował wejść między dwóch legionistów, ale nie udało się. Michalski, takie krzyżowe podanie do Gęsiora, za mocne jednak. I rzut rożny. Po interwencji Sokołowskiego jednak piłka ostatnia dotknęła legionisty. Siadaczka. Na pole karne jeszcze jeden rzut rożny. Wybił piłkę Ryszard Stanik. Przy Szamopolskim Szymkowiak. Przedłużył to zagranie Szarpak. Kilku piłkarzy wyskakuje teraz do tej górnej piłki. Szymkowiak tuż nad bramką Szamotulskiego. Wciąż 2-0. Wciąż prowadzi Legia do meczu, do zakończenia meczu około 8-9 minut. Chociaż Andrzej Czyżniewski zapewne doliczy trochę czasu po tej przerwie, w której doznał kontuzji. Łapiński. Kurtian miał niewielkie szanse w starciu o wiele wyższym koziołem. Nakładka Widzewiaka. Rzut wolny dla Legii. Chyba Widzewiacy trochę zrezygnowani. Chyba powoli przestają wierzyć w możliwość odrobienia strat. Doskonale sobie zdają sprawę też, że nie mogą tak całkowicie się odkryć. Kilka razy Legia była bliska podwyższenia tego prowadzenia. Teraz akcja Legii prawą stroną. Kozioł do Czykiera. Czykierowi nie uciekła piłka poza boisko, ale zablokował jego zagranie Tomasz Łapiński. Kurtian teraz ma trochę więcej miejsca. Dogonił go Kacprzak. Źle kapitan Widzewa. Tomasz Łapiński. Szansa kolejna dla Legii. I była szansa na trzecią bramkę, zmarnowana jednak przez Dariusza Czykiera. Dobrze zagrał Tomasz Sokołowski od razu, widząc, że Czykier jest niepilnowany na polu karnym. Ten jednak strzelał z kozłującej piłki. Źle ułożył się do strzału i nie ma trzeciej bramki dla Legii. Dębiński przy Zielińskim.
Obrońcy Legii teraz dobrze rozgrywają piłkę. Faulował Michalczuk. No i teraz dobrze, że Andrzej Czyżniewski wykazał się błyskotliwym refleksem jeszcze chyba z czasów kariery swojej bramkarskiej. Zdążył wejść między Michalczuka a Sokołowskiego. Kiedy ci już rzucali się na siebie jak lwy. Ruszył Jacek Kacprzak, przy nim Michalczuk. Kacprzak próbował dośrodkować, zdążył jednak zablokować to dośrodkowanie. Michalczuk, jeszcze jedna próba Widzewa, ale Widzew lepiej zdecydowanie rozgrywał piłkę w pierwszej połowie. No i teraz wielka klasa Jacka Zielińskiego. Byłoby niezwykle groźnie, bo gdyby nie Jacek Zieliński, Dębiński, Majak, a także nadbiegający Szarpak, mieliby przed sobą tylko Szamotulskiego. Michalski na drugą stronę, do Gęsiora. Szymkowiak. Szymkowiak na pole karne, tu dobrze Jacek Bednarz. W środku boiska przejął piłkę Staniek do Mięciela. Dobrze jednak Tomasz Łapiński. Zmuszony obrońca, ale Widzewa zagrać do Szczęsnego. Dobry mecz, sporo emocji. Choć na razie bramki zdobywają tylko legioniści. Trzeba powiedzieć, że obie drużyny przyczyniają się do tego, że jest to widowisko efektowne. Szarpak. Szarpak. Znów wrzutka, znów bezskuteczna. Siadaczka. Znów będzie dośrodkowanie. No, szukają wszyscy chyba tam Jacka Dębińskiego, który potrafi grać głową i strzelać po dośrodkowaniach bramki. Ale chyba dziś nie jest to recepta na obronę Legii. Spalony Andrzej Michalczuk. Zmęczeni Widzewiacy już chyba nie mają sił na to, aby jeszcze mocniej przycisnąć Legię, albo aby powalczyć o odrobienie choć części strat. A do zakończenia meczu już coraz bliżej i coraz głośniejsza, coraz radośniejsza feta na trybunach obiektu przy Łazienkowskim. Nieprawidłowo teraz powstrzymywał Hańka chyba Aleksander Kurtian. Rzut wolny dla Legii. Do końca meczu około 3-4 minut. Skrzypek. No, gdyby szybciej wystartował do tej piłki Staniek, znalazłby się w czystej sytuacji. Atak uprzedził go Maciej Szczęsny. Dobrze Bednarz powstrzymał Szymkowiaka. Michalski. Szymkowiak. Kurtian nabiera rozpędu. Ucieka Majak. Majak w polu karnym i 2-1. 2-1. Bardzo ważna bramka dla Widzewa. Sławomir Majak strzelają na 3 minuty przed zakończeniem meczu. Na pewno Widzew rzuci się do jeszcze jednego ataku. Dobra akcja. Przede wszystkim decydujące było podanie Kurtiana. A Sławomir Majak potrafił tę sytuację wykorzystać. No tyle bramek strzelił do tej pory w Ekstraklasie, jaki numer ma na koszulce. Był to jego bodaj 12 gol w rozgrywkach. A więc jeszcze emocje. Jeszcze emocje do końca. Szarpak czysto atakował Stańka, ale piłki Widzew nie przejął. Legioniści teraz w tych ostatnich minutach, jeśli marzą o wygranej, muszą trzymać piłkę daleko od własnego pola karnego. No, a najlepiej by było dla nich, jakby zdobyli trzecią bramkę, ale nie w tej sytuacji. Staniek, Łapiński, jak profesor. Rusza Widzew. Szarpak, obiega go Sławomir Majak, do niego będzie zagranie. Majak walczy o piłkę, faulował. Przepraszam teraz Pawła Skrzypka, kolegę z reprezentacji. Rzut wolny dla Legii, zmiana w drużynie gospodarzy. Wejdzie na boisko Marcin Jałocha z numerem 16. Zastępuje Marcina Mięciela, więc obaj napastnicy
Legii z wyjściowego składu już na ławce rezerwowych. Zastąpili ich Kacprzak i Jałocha, a więc trener Jabłoński będzie bronił za wszelką cenę tego prowadzenia do zakończenia meczu około 2-3 minut. Podaje dlatego tak orientacyjnie czas, gdyż trudno powiedzieć, ile doliczy do 90 minut sędzia Andrzej Czyżniewski. Spalony Czereszewski. Dobrze zachował się Gęsior, który widząc, że zagranie będzie w stronę Czereszewskiego, zrobił dwa kroki do przodu i legionista złapał się w pułapkę offside'ową. Gęsior. Teraz i kibice, i trenerzy Legii patrzą na zegarki. Ile jeszcze widzę ma czasu. Znów piłka blisko bramki Szamotulskiego. Kurtian będzie chyba miękko wrzucał. Nie, zagrywa na lewą stronę do Siadaczki. Ten ma sporo miejsca. Siadaczka, Gęsior i 2-2. Coś niesamowitego, coś niesamowitego. 2-2 chyba w ostatniej minucie meczu. Grzegorz Szamotulski załamany. Piłkarze Legii trzymają się za głowy. Niebywały obrót tego spotkania. Fikołki z radości skacze Mirosław Szymkowiak. To, o czym mówiłem. Widzew gra do końca, do ostatniego gwizdka sędziego. Legia jakby na moment o tym zapomniała. Prowadziła 2-0. Miała sporo sytuacji do tego, aby to prowadzenie podwyższyć. W końcówce cofnęła się na własną połowę, licząc tylko na kontry wyprowadzane gdzieś spod własnego pola karnego. I można było na te kontry liczyć, gdyby oczywiście legioniści zdołali je wykorzystać. Tymczasem dwie akcje Widzewa i dwie bramki. Najpierw Majaka, później Gęsiora. 2-2. Jeszcze zrywa się doping dla Legii. Jeszcze ten mecz się nie skończył. Legioniści też grają do końca. Oni udowodnili to w meczu chociażby pucharowym z Panathinaikosem. Jeszcze atak. Uwaga, teraz będzie niezwykle groźnie. I gol! 3-2 dla Legii. Nie, nie ma bramki. Nie ma bramki. Chorągiewka sędziego liniowego w górze. Wydawało się, że w tym olbrzymim zamieszaniu wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, ale teraz widać, że strzelający legionista był na pozycji spalonej. A zatem nie ma trzeciej bramki. No byłoby to już w ogóle niesamowite zakończenie tego widowiska, gdyby legionistom udało się zdobyć zwycięską bramkę. Przypominam, remis jest korzystny dla Widzewa. Teraz widzewiacy będą rozgrywali piłkę daleko od bramki, a być może będą walczyć o zwycięstwo. I gol! Coś niepodobnego! Andrzej Michalczuk pogrążył Legię w niesamowitej sytuacji. 2-0 prowadzili legioniści z Widzewem, a Widzew w ostatnich 5 minutach pokonał Szamotulskiego 3 razy. To jest niebywałe widowisko. Widowisko na pewno godne zakończenia tego sezonu. A przypominam, że jeżeli Widzew wygra, jeżeli wygra to spotkanie, zapewnia sobie tytuł Mistrzów Polski. Od radości do łez mogą powiedzieć legioniści w ciągu zaledwie kilku minut. Teraz już całkowicie zrezygnowani. Już parę minut minęło po upływie 90 minuty tego spotkania. Widzew gra do końca zawsze. Mirosław Jabłoński na pewno mówił to swoim piłkarzom do znudzenia, ale w przypływie emocji, przy prowadzeniu dwubramkowym, legioniści zapomnieli o tym w końcówce i zostali ukarani wprost strasznie, wprost niesamowicie. 2-3 Widzew prowadzi w Warszawie. Kiedy było kilka minut do końca, powiedziałem, że to już jest chyba niemożliwe, aby widzewiacy odrobili straty. Wszystko jest możliwe w futbolu, wszystko. I to pokazała ekipa Franciszka Smudy dziś na Łazienkowskiej. 3-2. Legioniści jeszcze zaatakują, jeszcze spróbują pokusić się o zdobycie wyrównującej bramki, ale to już będzie za mało dla Legii, biorąc pod uwagę to, że Widzew w ostatnim meczu gra z Rakowem. A przypominam, jeżeli ten wynik utrzyma się do końca, jeżeli Widzew wygra 3-2, Mistrzostwo Polski po raz drugi z rzędu dla trenera Smudy, dla jego piłkarzy, dla
Widzewa Łódź. Jeszcze kilkadziesiąt sekund. Andrzej Czyżniewski trochę ten mecz przedłużył. Były przerwy, zwłaszcza ta, przy której kontuzji doznał sędzia. Aut dla Widzewa. Michalski. Nikt już nie atakował Szczęsnego. Maciej Szczęsny. Spokojnie, ma kilka sekund zgodnie przepisami na to, aby wybić piłkę. Już 5 minut doliczył sędzia Andrzej Czyżniewski. Walczył o piłkę Dębiński, ubiegł go Kozioł, ale na niewiele to się zdało. Legia już chyba teraz zrezygnowana. To była nieprawdopodobna wręcz końcówka. Kiedy było 2-2, kiedy Widzew zdołał wyrównać, kiedy chwilę później bramkę ze spalonego zdobyła Legia, bramkę nieuznaną w odpowiedzi strzał Michalczuka i 3-2 dla Widzewa. Dębiński do Michalczuka. Piłka teraz trafia do Zielińskiego. On już zmuszony zagrać dalekie podanie na prawą stronę. Do Jałochy, Czykier. Przy nim Szarpak. Czykier do Skrzypka. Jeszcze atakują legioniści. Jeszcze Paweł Skrzypek, ale tu spokojnie Mirosław Szymkowiak wywalczył piłkę w środku boiska. Jacek Dębiński w tym momencie mistrzami Polski po raz drugi z rzędu zostali piłkarze łódzkiego Widzewa. Lepszej sytuacji legioniści nie mogli sobie wymarzyć, po prostu nie mogli sobie wymarzyć. Dwie bramki, prowadzenie 2-0. Franciszek Smuda chyba jeszcze nie wierzy w to, że jego piłkarze osiągnęli taki wynik na Łazienkowskiej. 2-0 było dla Legii po bramkach Kucharskiego, a potem Czereszewskiego. Kilka minut do końca, kolejne akcje legionistów i szanse na zdobycie trzeciej bramki, a potem coś nieprawdopodobnego w wykonaniu Widzewa w ostatnich kilku minutach. Najpierw bramka Majaka, później Gęsiora, wreszcie po indywidualnej szarży bramkę strzela Andrzej Michalczuk i w ten sposób już nie trzeba czekać na zakończenie rozgrywek, już nie trzeba czekać do ostatniej kolejki. Sprawa mistrzowskiego tytułu została wyjaśniona. 3-2. Po nieprawdopodobnym wręcz meczu, chyba najlepszym w całych tych rozgrywkach ligowych, Widzew wygrywa w Warszawie i zdobywa czwarty w historii klubu tytuł Mistrzów Polski. Proszę Państwa, to tyle ze stadionu przy Łazienkowskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.